Ja nie wiem, czy ten telefon wytrzyma tą tropikalną pogodę. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi kochani, moja żona zapytała się mnie, czy pojedziemy w tym roku na wakacje. Odpowiedziałem jej, że 11 lat temu wyjechałem na wakacje pomalować hotel i do tej pory tu siedzimy, także nie wiem, gdzie miałoby być na dzień dzisiejszy piękniej. No nie mówcie mi, że w Tajlandii. Wiem, że tam jest piękniej, ale tutaj też jest spoko. Nie ma bunkrów, ale tutaj też jest zajebiście. Piękna pogoda, dosłownie kruciaczki, balkonik i książeczka. Co czytam? Moi kochani, wróciłem sobie do Rio Anakondy Wojciecha Cejrowskiego. Mam zamiar odkryć tutaj kolejne nowe rzeczy, a także chcę, żeby mój umysł się zrelaksował. Lajkowaniu wszystkich kanałów, które nieustannie podają wiadomości pod postacią pilnej i tak dalej, zauważyłem, że nie wytwarza mi się już pewna linia myśleniowa w głowie. Proponuję wam taką zabawę, żebyście spróbowali zmienić to, co przyjmujecie do siebie, czyli informacje, jakie do was napływają. Róbcie to tak, kiedy coś was zbulwersuje, zirytuje lub wywoła u was reakcję, uchwyćcie tą reakcję, a stronę zablokujcie. Nieważne kto i jak fajna by to nie była strona, zróbcie to. Teraz, na jakiś czas, powiedzmy, na te 30 dni, które tam jest, te informacje zaczną wam klarować, czyli znikać, i w te miejsce zaczną wam się klarować myśli inne, wasze. Lepsze. Inne. Nie generalizujmy. Co jest dobre, a co złe dla kogo, bo to jest zawsze pułapka konfliktu interesów i tak dalej, nie w tą stronę. I tutaj powiedzmy sobie, że umysł po jakimś czasie się przestawia. Teraz, kiedy umysł się po jakimś czasie, moi drodzy widzowie, przestawia, jakość waszych snów się zmienia. Ale co my robimy? My chcemy wyjść ze snu, nie chcemy już śnić. Nie chcemy śnić ani w dzień, ani w nocy. Powiecie, niemożliwe. Otóż jest możliwe, jest opisane i wielu praktykuje. Można się tego nauczyć, powiem wam na moim własnym przykładzie. Mam już kilka sposobów budzenia się we śnie. Ale niestety, jak na chwilę obecną, mogę powiedzieć, że wracam z powrotem do łóżka, do pozycji śpiącej, a nie przechodzę w strefę astralną. Teraz. Po co i dlaczego chcę tam wejść znowu? Kiedy, skoro to jest taki kibel astralny i takie coś niedobrego i brzydkiego i tak dalej, po co mnie tam ciągnie, po co ja chcę tam włazić? Otóż już wam tłumaczę. Nie wiedząc, nie mając wiedzy, nie posiadając nikogo, kto by mi to na prosty, uliczny, łopatologiczny sposób myślenia przedstawił, się szuka, się grzebie, się szura. I dociera się wreszcie do ludzi, którzy opisują to w miarę przystępnym językiem. Takiego języka dzisiaj spróbuję użyć, przeczytać wam i zapoznać wam was z tym, mniej więcej, co czeka was w astralu. Dlaczego takie ważne jest oddzielenie snu od astralu, też w trakcie powoli będę wam próbował to powiedzieć, bo wiem, co chcę powiedzieć, ale chcę jakby z rytmem czytanki, jak zwykle, omawiania jakiegoś tam materiału, tłumaczyć to sobie na prosty mój język, taki zwykłego chłopaka, gdyż tak jak mówiłem wam wiele razy, to trzeba jeszcze umieć zrozumieć, a ja mam z tym duże problemy, ja w ogóle mój mózg mało przejmuję, pomimo to, że wydaje wam się dużo. Ja się nie uczę, nie rozwijam, ja jestem po prostu jak ameba, tępy, bardzo tępy. Ale jak coś załapię i już poczuję, że to gra i pasuje, to nie odpuszczam pomimo tego, co cały świat mówi. Ojej, to słońce mnie po prostu rozbiera wręcz. Nokautuje. Może bym potrzymał inaczej telefon i miał większe litery i może by mi się to łatwiej czytało. Dobrze, astralne istoty i dzicz Roberta Bruce'a. Robert Bruce to mi się z tym Szkotem kojarzy, co zagonił tego Williama Wallace'a.
i przyjął ziemię od Angolii i tam się trochę rozpruł na swoich ziomków, nie? Było takie coś, nie? W Walecznym Sercu. Pamiętacie typa, nie? No dobra. Astralne istoty i dzicz. Astralny wymiar zabiera szeroki wybór tego, co można by nazwać niefizycznymi, subtelnymi formami życia. Lub jak zręcznie nazwał je Carlos Casandeda, nieorganicznymi istotami. Niektóre z nich posiadają pozytywną naturę, są miłe, a inne wydają się posiadać naturę negatywną. Ich poziom inteligencji znacznie się różni. Ogromna większość wydaje się kierować własnymi prawami, na przykład skłonnością do trzymania się razem i ogólnie brakiem sympatii do kłopotliwych, przeszkadzających im istot. Nie licząc istot wysokiego poziomu, takich jak półbogowie, aniołowie, duchy mistrzów, które w swym zakresie mogą być od przyjezdnych i pomocnych poprzez okazjonalnie pomocne, żartobliwe, obojętne, psotne, do złośliwych, wręcz paskudnych i złych. Jesteście ze mną, ogarniacie to mniej więcej? Mniej więcej? A więc, dobra, tutaj będzie fajnie, to będzie fajnie opisane, będziecie mogli sobie to zwizualizować, kiedy będę to czytał. Postaram się czytać wolniej i bardziej precyzyjnie. Nieorganiczne istoty jawią się w szerokiej różnorodności swych iluzorycznych form. Te mniej inteligentnego rodzaju zdają się być zwierzęcymi i drapieżnymi w swej naturze. Podobnie jak zwierzęta i insekty znajdujące się w przyrodzie fizycznego wymiaru. Nazywam te mniej inteligentne zwierzęce i negatywne typy po prostu astralną dziczą. No dobra, słuchajcie, po prostu słuchajcie. Na razie jeszcze nie będę się odnosił do tego. Ale tutaj już się fajne rzeczy do szurania wyłaniają. Mimo że wszystkie one wydają się pochodzić z okolic wymiaru astralnego, wiele z nich potrafi działać w strefie czasu rzeczywistego. Na nieszczęście niektóre z nich czerpią przyjemność z dręczenia dokonujących projekcji, szczególnie nowicjuszy. Na płaszczyznach astralnych możesz znaleźć absolutnie wszystko dzięki płynnej naturze ich wielu wewnętrznych środowisk. W pewnym sensie wymiary astralne może być porównane do oceanu. Są tam ryby, skorupiaki, ośmiornice, delfiny, wieloryby, rekiny, barakudy, morskie węże, kraby, krewetki, meduzy, żółwie, foki, pingwiny itd. Część z morskiej fauny jest przyjazna. Część jest nieszkodliwa, część może być szkodliwa, tylko gdy jest niepokojona lub głodna. Część jest niechcący szkodliwa, pozostała część jest całkowicie niebezpieczna przez cały czas. Jest tam również wielu podróżników. Niektórzy z odległych krain, żeglujących, latających, czy pływających po okolicy. Tak, podróże i małe i duże. Piękne porównanie do oceanu i różnorodności istot, jakie tam się nie znajdują. Moje experience, jak to się mówi kurwa po polsku, doświadczenie. Moje doświadczenie odnośnie podróży astralnych nie jest duże. Wybyłem tam, powiem, przypadkiem, bez żadnej wiedzy, składu i ładu i byłem na dzień dzisiejszy, mogę to opisać, ponieważ nie posiadałem właśnie wytworzonego ciała subtelnego. Jedni nazywają to dusza, inni ciałem astralnym, inni świadomości pełnej, gdzie, co i jak. Taki podróżnik, nie posiadający tej powłoki i tak dalej, jest naprawdę jak dym z papierosa i jest bezbronny i jego świadomość jest wciąż zagubiona, rozerwana, jeśli rozumiecie, co próbuję powiedzieć. A kiedy już znamy zasady panujące w astralu, kiedy już potrafimy wytworzyć ciało subtelne i może na początku one jest zwykłym traktorem, maluchem, jeździ głośno, trzeszczy i nie ma zbyt dużego zasięgu, to już widzimy, że tam gdzieś obok latają limuzyny, Porsche i tak dalej. Teoretycznie mówię, tu nie chodzi o żaden pojazd, samochód, czy po prostu o sposób, w jaki się tam poruszamy. Kiedy nabieramy praktyki, na początku nasze pływanie wygląda, jakby się ktoś topił i zaciąganie tego powietrza i bicie wody, nie ma płynności ruchu i tak dalej. Kiedy
uczymy się pływać, a kiedy już pokochamy pływanie, nauczymy się regulować oddech, wręcz wypuszczać powietrze pod wodą, żeby dłużej pod wodą móc przebywać. Jest mnóstwo różnych rzeczy. Kiedy pokochamy to i robimy to profesjonalnie i zawodowo, zaczyna nam to wychodzić. I poruszanie się jest jakie jest, tyle że w astralu jest nieograniczone. I im bardziej będziemy trenować, im bardziej będziemy dochodzić do pewnych tym nasz pojazd astralny, ciało subtelne, dusza, czy nie wiem jakiego określenia używać, żebyście mogli to zrozumieć. A więc musicie mieć pewnego rodzaju awatar, a żeby wejść do świata astralnego. Ja jestem na jakby progu teraz budzenia się w świadomych snach. Na czym to znowu też polega sztuczka? Sztuczka polega na tym, że sny to projekcja naszego umysłu. Wtedy to znajdujemy się kompletnie lub całkowicie w tych labiryntach naszego umysłu. Zacząłem wam to mówić na ostatnim odcinku, dość niezgrabnie. I teraz tak, z labiryntu umysłu należy wyjść. Żeby wyjść z labiryntu umysłu, należy przestać być przyśnicielem. Przestać śnić, czyli za dnia chodzić w imaginowanym świecie iluzji i tak dalej, własnego ja, chęci i tak dalej, a doświadczać to z czystego serca i tak, no, rozumiecie, o co mi chodzi? Rozumiecie. I teraz, wytwarzając sobie taką duchową powłokę, takiego duchowego sobowtóra, pojazd, no. No ale to przejdźmy do tekstu, on tutaj będzie tłumaczył, a ja będę przerywał i będę wam mówił dalej. Czyli wychodzimy jakby ze sfery umysłu, pozostawiając umysł, to nie tylko, że nie działamy na sferze naszych pragnień, pokus, podniet, tego co ja chcę, tego co ja, tylko jakby działamy głębiej, ale to nie jest takie proste, żeby o tym powiedzieć, bach i zrobione. To się naprawdę składa na to wiele, wiele aspektów. To jest temat po prostu, którym moglibyśmy naprawdę całe godziny przegadywać codziennie, bo w sumie to robię na czatach i cały czas jest o czym, także gdzie my tu skończyliśmy? W pewnym sensie podejście astralnych istot jest bardzo podobne do podejścia ludzi obcych w fizycznym wymiarze. Większość ludzi jest ignorowana przez nieznajomych. Nawet gdy uprzejmie pytają o drogę lub zadają jakieś pytanie, w najlepszym razie otrzymują pobieżne odpowiedzi od ludzi pośpiesznych, oddalających się i aktywnie ignorujących pytającego. Astralne istoty, jak większość nieznajomych, nie wydaje się być zadowolone z angażowania się w nieswoje sprawy, gdyż zwykle mają własne rzeczy do robienia. Podczas projekcji okazjonalnie możesz napotkać innych ludzi dokonujących projekcji, lecz większość z nich nie będzie tego świadoma. Wydaje się, że ich świadomość i pamięć dotycząca fizycznej egzystencji tego kim i jacy są bardzo się zmienia. Wielu wydaje się lunatykowa lub śnić, albo postępować zgodnie z płynącym życiem i wydarzeniem świata astralnego, jakby byli jego częścią i aktualnie żyli w nim. Często są całkowicie zaskoczeni, gdy pokazuje im się na przykład, że potrafią latać. Podejrzewam, że taka zmienność pamięci i świadomości jest spowodowana wieloma czynnikami, takimi jak rozwój i aktywność energetyczna, ilość energii płynąca do wyprojektowanego sobowtóra z jego fizycznej, ezoterycznego ciała. Widzicie? Ja powtórzę może to zdanie. Ono jest ważne. Ilość energii płynąca do wyprojektowanego sobowtóra z jego fizyczno-ezoterycznego ciała. Czy dokonujący projekcji doprowadził do wyjścia świadomości, czy nie? Czy później nie utracił świadomości? Świadome wyjście poza ciało wydaje się być przyczyną znacznie większego przepływu energii do wyprojektowanego sobowtóra niż przy projekcji podczas snu. Jest również prawdopodobnym, że nieprzerwana kontynuacja świadomości powstała dzięki świadomej projekcji usuwa wiele sennych właściwości związanych z istnieniem w innych wymiarach. To też jest bardzo ważne. Dla waszych wspaniałych umysłów na pewno przytrafiły się pewne rzeczy, jak zmora, jak świadome śnienie,
jak uciekanie w śnie, jak wybudzenie się ze snu poprzez stracenie życia w śnie. Wywołanie głośnego hałasu, katastrofy, uderzenia się, przewrócenia się, poruszania się w bagnie, gdzie nie można uciekać, lub z ciężkimi nogami, gdzie nie można biec. Wszystko to są projekcje umysłu. Sny produkowane są przez umysł, który usilnie próbuje posortować na świadomość i podświadomość. To też jest bardzo, bardzo trudny i obszerny temat, którego się nie chcę na razie jeszcze podejmować, ale mówię to tak z doświadczenia, powiedzmy, z doświadczenia. Jeden z takich bardziej znanych sposobów to próba spojrzenia na własne dłonie w czasie snu. To bardzo często przywraca świadomość i tutaj też trzeba umieć z tego snu, wymiaru snu, umysłu, przejść do świata astralnego, który jest wspólnym już wymiarem, do którego mogą się dostać, jak słyszycie, różne istotki. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt trudne. Najważniejszą rzeczą jest zrozumieć, że nie wszystkie istoty, inteligentne czy nieinteligentne, które możesz spotkać w wymiarze astralnym, są tylko istotami snu czy kreacjami własnego podświadomego umysłu. Zwykle mają one swoje własne życie, zamiary i cele. Cokolwiek może to znaczyć. W większości przypadków nie są one zwykłymi dodatkami, które każdy astralny podróżnik może bawić się lub je wykorzystać. Większość astralnych istot nie uważa za zaszczyt być pytanym i zaczepianym, przypominających ciągły strumień zagubionych i wścibskich podróżników astralnych. Pomimo tego niektóre astralne istoty będą rozmawiać, doradzać, a nawet aktywnie pomagać astralnym podróżnikom. Szczególnie jeśli ci będą zachowywać się z kurtuazją, a ich podejście będzie szczere. Podobne przyciągania podobne w astralnych przestrzeniach, więc jeśli jesteś przyjazny i szczery, bardziej prawdopodobne będzie, że spotkasz istoty, również przyjazne i szczere. Tutaj jest historia pewnego przypadku. Ja myślę, że powinniśmy ją przeczytać, przeanalizować delikatnie, ponieważ jest ciekawa. Ta historia ukazuje osobę, która podczas projekcji spotkała się oraz weszła w interakcję z astralną istotą lub z innym podróżnikiem astralnym. Trudno powiedzieć z kim. Jak również ukazuje inne interesujące aspekty projekcji. Ja jakby, powiedzmy, z zachwytem czytam te informacje, ponieważ tak jak mówiłem, doświadczyłem i wiem, o czym mówię, a spotkałem też istoty świetliste i wiem, jakiego koloru jest to światło. Nie umiem tej barwy przedłożyć na słowo lub kolor, jaki wy tutaj znacie. Nie umiem, nie wiem. Nie wiem, nie powiem, bo nie wiem, nie mam takiego słowa. Ale kiedy człowiek będzie o tym samym opowiadał, ja to poczuję. Ja będę wiedział, że on widział coś podobnego, co ja przeżyłem. I bardzo lubię właśnie takie pasujące do siebie elementy, ponieważ ja je noszę gdzieś głęboko w mojej tej świadomości, w moim serduszku i wiem dokładnie, co to było, jak to się odegrało, na jakiej płaszczyźnie. I mogę to weryfikować. Wielu z was nigdy nie doświadczyło OB, a więc wielu z was przyjmie takie rzeczy jako kompletne bzdury. Tak samo jak wiedza o jakby energii kundalini, tak samo przez wielu będzie długo wyśmiewana. Wiedza o energii seksualnej będzie zawsze wywoływała obleśne komentarze i sprośne żarty. Gdyż taki jest program nałożony na temat seksu, że mężczyźni wybuchają zaraz obleśnymi żartami i nie potrafią o tym rozmawiać, ponieważ ten program po to został do tego stworzony i po to od małego jesteśmy nauczani wyśmiewać pewne tematy, aby nasza świadomość nie otwierała się na pewne informacje. I tutaj znacie te mechanizmy. Nie będę wchodził już dalej głębiej w te szczegółki. Cały czas gaśnie mi telefon.
Pan R. Obudziłem się około 4:00 i nie mogłem z powrotem usnąć, więc bardzo delikatnie włączyłem radio. Zdecydowałem się spróbować OB. Kładąc się na plecach w tej pozycji, trudno jest mi zasnąć, lecz dla OB jest to dla mnie najlepsza pozycja. Za każdym razem, gdy leżę na plecach i doświadczam paraliżu i wibracji, gotów do opuszczenia ciała, mięśnie gardła blokują się tak, że nie mogę oddychać, co mnie przeraża i wybudza, lecz ostatniej nocy wypróbowałem niewielki trik, który zadziałał na mnie poprzednio. Położyłem się na plecach z głową nieznacznie obróconą w jedną stronę. To zapobiegało zablokowaniu się gardła. Dwójka. Po wyjściu szybko znalazłem się na słonecznym, skalistym klifie. Górując nad oceanem, stała tam odwrócona tyłem do mnie piękna kobieta w kostiumie kąpielowym. Zapragnąłem jej seksualnie, myśląc, że jest ona tylko tworem mojego snu, a nie rzeczywistą osobą. Uważałem, że mogłem zrobić cokolwiek zechcę, więc położyłem swe ręce na jej ramionach. Kiedy odwróciłem się, zauważyłem, że chroni małą dziewczynkę w kostiumie kąpielowym. Kołysząc ją na rękach, wycofałem się, a scena zaczęła trochę falować. Przypomniałem sobie, aby szybko spojrzeć na ręce i scena ustabilizowała się na nowo. Ta technika dla kogokolwiek, zarówno w śnie, jak i w astralu, pamiętajcie, spójrzcie na dłonie, to jest miejsce pola bioenergetycznego i te pocieranie dłoni, patrzenie na dłoni, często gęsto, ja mam na przegubie tatuaż i często gęsto w snach tego tatuaża brakuje. Czyli orientuję się dzięki temu, że spoglądam na dłoni, widzę, że nie ma tatuaża na mojej ręce, moja świadomość wraca i wiem, że jestem w marzeniach sennych, w umyśle. Gdzieś pobłądziłem. Tutaj ciekawy opis, bo ja robiłem coś bardziej okrutnego. Latałem w snach jak Superman, podpalałem budynki, robiłem inne, powiedzmy, sprośne, zakazane rzeczy, myśląc, że jestem właśnie w śnie, że świadomie śnię i mam super świetną zabawę. Tak do końca nie jest. I można się na tym przejechać, tak jak ja się przejechałem, a potem przez wiele, wiele lat można nie śnić. Bez względu na to, co byś nie zrobił, pewna sfera zostaje wyłączona. A potem sny wracają, marzenia senne wracają i to się zapętla. Bardzo ciekawe. Pomyślałem, poczekaj chwilę, to przecież mogą być realne, prawdziwe, istniejące duchowe istoty lub inni podróżnicy astralni, a nie tylko senne postacie. Kiedy to pomyślałem, poczułem coś bardzo ciepłego przychodzącego od tej kobiety. Odwróciła się twarzą do mnie, uśmiechnęła się i odeszła. Intuicyjnie wiedziałem, że ona była świadoma tego, iż byłem tam nowy i naprawdę nie miałem zamiaru sprawić jej kłopoty czy ją krzywdzić. Nic nie mówiła, nie krzyczała i nie oburzała się na mnie. Ona po prostu zniknęła, wtedy pomyślałem. Od teraz zamierzam traktować wszystkie postacie snu z szacunkiem i skoczyłem z klifu. Pofrunąłem w stronę portu i wzleciałem ponad wodę. Pomyślałem, że wrócę do pokoju i zobaczę me śpiące ciało. Nagle ocean zniknął, a wszystko stało się białe. Usłyszałem dwa krótkie gwizdnięcia i nagle znalazłem się z powrotem w moim pokoju naprzeciw łóżka i ciała. Wiedziałem, że muszę zachować spokój i tak zrobiłem. Przysięgam, moją pierwszą myślą było to, nie mogę się doczekać, kiedy opowiem o tym Robertowi. Pływałem tym samym przez jakiś czas, cieszę się uczuciem płynięcia i bycia poza ciałem. Wtedy zobaczyłem coś dziwnego, nie mogłem prawidłowo postrzegać swojego ciała. Spojrzałem dokładniej w kierunku łóżka, lecz mogłem jedynie widzieć słaby kontur ciała. Tam, gdzie powinno być. Musiałem zbyt ostro patrzeć się i skupiać na ciele, ponieważ byłem z powrotem do niego wciągany. To było odczucie, jakby coś wdzierało się do mojego fizycznego ciała. I tutaj teraz będzie komentarz i wytłumaczenie tego pana, który pisze tutaj ten materiał, tego Roberta Bruce'a. Pokazane są tu niezauważone problemy z oddychaniem, takie jak senny bezdech i jego wpływ na projekcję. Ukazuje również, jak pozycja spoczynku oddziałowywuje na projekcję. Bardzo, bardzo mądre. Rod przeszedł bezpośrednio do planu astralnego po swym pierwszym świadomym wyjściu. To pokazuje, jak ustabilizował wahania rzeczywistości, przez krótkie spojrzenie na ręce. Potwierdzam.
Rod odkrył, że niektórzy ludzie w wymiarze astralnym mogą być faktycznie prawdziwymi ludźmi, takimi podróżnikami jak on, realnymi astralnymi istotami, zasługującymi na szacunek i rozważne traktowanie. Widać tu również wzruszającą wymianę empatii, jaką wyraziła kobieta przed odejściem, doceniając jego zrozumienie, ciepłe uczucia. Pokazane jest tu, jak możesz wrócić w pobliże swojego fizycznego ciała i zmienić astralną projekcję na projekcję w czasie rzeczywistym. Jeśli szukasz fizycznego ciała, lub myślisz o nim. Wahania rzeczywistości występują oczywiście po powrocie Roda. Niewidzialne ciało fizyczne jest podświadomy umysł. Mógł w nie być w stanie zaakceptować istnienia dwóch ciał w tym samym czasie. Widać tu również powtórne wejście, postrzegane raczej z perspektywy fizycznego ciała niż wyprojektowanego sobowtóra. Odczuwał coś wdzierającego się w jego do jego fizycznego ciała. Z perspektywy fizycznego ciała, a nie sobowtóra pędzącego do fizycznego ciała, to wskazuje, że fizyczno-eteryczne ciało i umysł zostały obudzone i stały się świadome jego powtórnego wejścia. Zostały one obudzone przez powtórne wejście, pozwalając na załadowanie doskonałej kopii pamięci, ukazując na tym działający tutaj efekt rozszczepienia umysłu. Dobra, to teraz może ominiemy troszeczkę tutaj tych opowieści, tekstów i tak dalej, bo czas leci. Nie wiem, czy mi telefon znowu się nie wyłączy i nie wiem, czy nie będę musiał dogrywać odcinka, nie chcę go przegrzewać, bo to słoneczko naprawdę robi robotę. No i tutaj teraz tak. Wiemy już, że świadome śnienie nie jest astralem. Wiemy już, że musimy wytworzyć sobie sobowtóra. W następnym przykładzie, pod koniec wypowiedzi, będzie jeszcze jeden ciekawy temat, do którego będę chciał się odnieść, ale nie ma sensu tego poruszać, zanim tego nie przeczytam. I teraz wrócimy na chwilę do dziczy niższego podplanu. Czyli no, posłuchajcie, no bo ja nie umiem o tym jeszcze tak dobrze mówić. Dzisiaj widzicie, ile jest jeszcze tematów, na które ja się nie dam rady wypowiedzieć wam tak naprawdę z tego. Nie umiem tego przetłumaczyć jeszcze na mój język, chociaż mój umysł już to pojął. Ja już wiem w głębi, co chcę powiedzieć i słowa nie mogę, no nie mogę. To nie jest proste, no. Ale najważniejsze, że czujecie, że wkładam w to całe serducho, jakie mam, bo normalnie inaczej by to nie poszło w ogóle. No, nie dałbym rady tego wszystkiego wam tutaj przedstawiać. Najbardziej kłopotliwe typy astralnej dziczy pojawiają się notorycznie w niższych astralnych podplanach. Zawarte są tam ciemniejsze i bardziej negatywne aspekty astralnych płaszczyzn. Innym sposobem spojrzenia na to jest uważanie za ich nocną stronę astralnych planów. Coś jak ciemna strona księżyca, do której nigdy nie dociera światło słońca. Fauna dolnego planu astralnego normalnie jest w stanie operować w podobnym wymiarze lub niższym niż własny. Jest to rozsądna sugestia oparta na fakcie posiadania przez nią ograniczeń energetycznych umieszczonych w jej naturze i poziomie wymiaru, z którego pochodzi. Niektóre z tych istot są w stanie operować w strefie czasu rzeczywistego, mówiąc językiem wymiarów. Strefę czasu rzeczywistego można uznać za całkiem neutralne terytorium. Jak widzicie, prawa są wszędzie, czyli jakieś tam zasady i prawa panują wszędzie, zarówno w świecie fizycznym, materialnym, tutaj w naszym Matrixie, w stworzonej iluzji, jak i na płaszczyźnie duchowej, astralnej, gdzie niby można wszystko, ale są prawa, do których trzeba się podporządkować, żeby to wszystko zrozumieć, a żeby się podporządkować i zrozumieć, to dopiero później można je sobie naginać w dowolny sposób, tak jak Neo. Ale do tego też dojdziemy, spokojnie, spokojnie. Nie odpuszczamy. Wszystkie niższe typy, nie zwracając na ich klasyfikację i pochodzenia, jawią się w swej naturze jako samotni drapieżcy.
Wydają się również posiadać różne poziomy siły, inteligencji, zdolności. Wszystkie te negatywne istoty wydają się być zmienne i posiadać naturę insekta. Dla nich wyższe uczucia, takie jak miłość, współczucie, miłosierdzie, są totalne obce. Jednakże nie znaczy to, że są złe w ścisłym tego słowa znaczeniu. Znaczy to, że nie posiadają w ogóle żadnych wyższych uczuć. Tak jak ogrodowy pająk nie ma wyższych uczuć, ale nie jest zły dlatego, że zabija i zjada pięknego motyla. Jest pająkiem i dlatego ten akt jest zgodny z jego naturą, a pająki potrzebują odżywiać się owadami, aby przetrwać. Rozumiecie tutaj porównanie? No było genialne. Po prostu było... Ołaja. Zdrętwiałem. Dajcie mi chwilę, muszę się rozprostować. Najpierw żłopię litr soku z buraków, a potem stoję i zastanawiam się, ja chyba krwawię. Co za klient w ogóle, nie? Tyle radości z tego człowieka ja mam, że wam mówię, normalnie jak ja siebie tak poobserwuję, tak sumiennie poobserwuję, nie? To po prostu jest beka, nie? Cały czas. Zgodnie z mym doświadczeniem, negatywne typy nie potrafią współpracować ze sobą, nie biorąc pod uwagę możliwości wspólnych miejsc pochodzenia. Zwykle wydają się przejawiać względem siebie agresję i wojowniczość, co skutkuje atakowaniem się nawzajem. Gdziekolwiek znajdują się razem, wierzę, że zbiorowości astralnej przyrody pracują razem jedynie wtedy, gdy zetkną się i robią coś podobnego. Ze względu na okoliczności przez jakiś czas mogą zostać zmuszone do pracy razem. W wypadku, gdy mają wspólny interes lub potrzebę. Astralna dzić może manifestować się w ogromnej różnorodności zmiennych i złudnych form. Powszechną formą jest brzydka, szczerząca zęby małpa. Forma maszkaronów i harpi są również powszechnie występujące. Nie wiem, co to jest maszkaron, harpia wiem, szczerząca zęby małpa wiem. Niektórzy z nich wydają się preferować bardziej tradycyjny wygląd rogatego demona. Podczas gdy inne wybierają wygląd bardziej nowoczesny, wzorowany prawdopodobnie na horrorach i telewizyjnych przedstawieniach lub nawet na nowoczesnych koszmarach ludzkości. Rozmiar pojawiających się istot widzianych przez dokonujących projekcji do strefy czasu rzeczywistego czy wymiaru astralnego nie wskazuje jasno na ich faktyczną siłę czy inteligencję. Wiele małych i słabych istot wydaje się czerpać przyjemność w dużym i niebezpiecznym wyglądzie. Tak jak zwierzęta puszą swą sierść, aby wydawać się większe podczas konfrontacji. Silniejsze i bardziej inteligentne istoty nie kłopoczą się nadmiernie udawaniem i mogą nawet wykorzystać swą oryginalną formę, jeśli takowo mają. Widziałem istotę o rozmiarze polarnego niedźwiedzia, uciekającego skrzydkiem, kiedy powiedziałem do niego bu. Widziałem również inne o wyglądzie i rozmiarach dużego szczura, z którymi mając wybór nie chciałbym mieć nic do czynienia. Wiele istot wydaje się wybierać sobie formę z umysłu osoby dokonującej projekcji. Jeśli tylko wykazuje pewien stopień telepatycznych zdolności, wykorzystują to, aby wygenerować maksymalny poziom strachu. To jest bardzo dobry powodem, aby dokonujący projekcji utrzymywali czyste umysły i maskowali się swe prawdziwe uczucia, kiedy spotykają bądź są zmuszeni wejść w kontakt z astralną dziczą. Ja powoli odkrywam te maskowanie uczuć, powoli odkrywam, gdzie myśli się przemieszczają po głowie i kiedy można je przeczytać. One są z przodu, jakby w płacie czołowym i tu można czytać jak z telewizora, a tam głębiej nie można zobaczyć nic. Też są jakby sposoby oddychania, dotleniania organizmu i zwalniania pracy tego wszystkiego, aby umysł mógł się bardziej skoncentrować na bodźce płynące z zewnątrz. Niesamowite odczucia. Słabsze i wiele bardziej powszechne typy astralnej dziczy odpowiadają za większość budzących lęk ataków. Wydaje się mieć bardzo mało własnej siły, są naprawdę słabe i nieśmiałe stworzenia. Ale ich wygląd jest zawsze wyolbrzymioną iluzją, zazwyczaj atakują i pośpiesznie wycofują się. Kiedy tylko dokonujący projekcji przejawia stanowczą postawę i gotowość do konfrontacji. Większość negatywnych istot nie lubi być obiektem uwagi i aktywnie unika bycia zauważonym, tak więc będą unikać bezpośrednich spotkań z osobami dokonującymi projekcji. Wolą raczej używać iluzji
dla swych żartów. Dzieje się tak szczególnie z bardziej doświadczonymi podróżnikami astralnymi, którzy o wiele łatwiej opierają ich ataki. Niektóre rodzaje astralnej dziczy zdają się być przyciągane energetycznymi wibracjami generowanymi przez pełnych lęku podróżników astralnych i prawdopodobnie nawet żywią się tym. No to właśnie ja jestem takim pełnym lęku podróżnikiem, który jedynie co potrafię zaobserwować, to czy ktoś wibruje, czy nie, czy jest zgaszony, czy świetlisty. To potrafię zrobić, wystarczy podać mi po prostu miejsce, gdzie mniej więcej ta osoba przebywa i ja już na tej płaszczyźnie po prostu widzę pola energetyczne, nic więcej. Także małe, przestraszone nic. Tak to wygląda. Raz rozpoczęty i kontynuowany lęk i nieśmiałość ze strony dokonującego projekcji wydaje się uczynić astralną dzicz bardziej agresywną. Zachowanie pełnej mocy zawsze zmniejsza szanse jakiegokolwiek bezpośredniego ataku. Otacza to, że astralna dzicz nie jest w stanie wejść w bezpośredni atak na dokonującego projekcji. Moje doświadczenie potwierdziło to. Wystarczający poziom lęku ze strony dokonującego projekcji często będzie przyciągał inne istoty tego samego typu. Tak więc rośnie ich liczba i będą generalnie robić rzeczy gorsze. Jednak pojawienie się tego typu istot jest ciągle bardzo rzadka. Wierzę, że przeżywająca większość astralnej przyrody nie ma siły, aby bezpośrednio zranić osobę podczas projekcji. Lecz w tych sprawach zawsze zalecana jest ostrożność. Powszechnie uważa się, że nie fizyczne istoty jakiegokolwiek rodzaju są całkowicie nieszkodliwe dla dokonującego projekcji i że mogą jedynie ich przestraszyć. Podczas gdy generalnie jest to prawda, są pewne wyjątki omówione w Astral Dynamic, ciała czasu rzeczywistego, astralnego i wszystkie wyższe są praktycznie nie do zranienia i z całą pewnością nie mogą być zniszczone lub zabite. Jednakże jest możliwe odniesienie uszczerbku energii, osłabienia jej, spowodowane przez intensywny lub przedłużony atak bardziej inteligentnych, silniejszych typów niefizycznych istot. Tego typu przypadki są niezwykle rzadkie, jednak energetyczna substancja wyprojektowanego subwtóra zostanie uszkodzona. Może to odbić się na fizycznym ciele. W takim przypadku fizyczne ciało mogłoby doświadczyć niezwykłego zmęczenia. Jeszcze rzadziej mogą wystąpić opuchnięcia, wysypki, dziwne znaki na fizycznym ciele. No i tak jak widzicie, wytłumaczone. Ja po powrocie z astrala jestem zmęczony, wykończony, ale ja nigdy nie wiedziałem o tym, że ja mam wytworzyć sobie subtelne ciało. Ja myślałem, że ja je posiadam, bo mi w którejś tam religii naopowiadali, że ja duszę to posiadam. Może to nie jest to samo, może mylę pojęcia, może nie rozumiem jeszcze tych spraw do końca, żeby tutaj jawnie czysto wypowiedzieć się, ale przynajmniej teraz wiem, że potrzebuję sobowtóra energetycznego. Rozumiecie to? Aby się tam poruszać, aby tam cokolwiek. A teraz nie odważył wyjść się bym chyba poza mój balkon i pokój, mając już taki zbiór informacji. Nie zmieniło się to, że nadal boję się astrala. Puchnięcia, wodne pęcherze czy wysypki są najczęstszym efektem ubocznym energetycznego rozwoju. Więcej szczegółów w Nowe Drogi Energii, szczególnie we wczesnych stadiach, kiedy energetyczne ścieżki są czyszczone i przygotowywane. Wszystkie te symptomy często znikają w przeciągu kilku godzin. Ciało energetyczne, zdrowie odbudowywuje się bardzo szybko, jeśli jego substancja jest zaburzona lub uszkodzona w jakikolwiek sposób. Jakiemukolwiek znaczącemu atakowi powodującemu utratę energii w wyprojektowanym sobowtórze towarzyszy dodatkowy efekt chroniący przed uszkodzeniami. Powoduje on natychmiastowe przerwanie projekcji, jaką reakcję z odbicia. Projekcja jest delikatnie zbalansowanym procesem, pociągającym ze sobą ciągłą, dwutorową, energetycznie telepatyczną wymianę pomiędzy fizycznym ciałem a jego wyprodukowanym duplikatem. Powyższa sytuacja zakłóca ten proces i doprowadza do przerwania projekcji, skutkiem czego następuje natychmiastowy powrót do wyprojektowanego duplikatu, do bezpiecznego fizycznego ciała. Często jakby, kiedy zorientuję się, że jestem w śnie
i próbuję wymknąć się z labiryntu mojego umysłu, wejść w strefę astralną, niestety budzę się w łóżku i job twoja mać trza od nowa. A że noc jest krótka, a ja nie śpię dłużej ciągiem jak 2 godziny i się wybudzam co chwila i kombinuję, wyjście z umysłu, z labiryntu mojego umysłu jest dla mnie zadaniem jeszcze wyższym niż pojęcie wstrzemięźliwości, zarówno cielesnej, jak i umysłowej. No to o tym też już mieliśmy tam jakieś tam wspominajki. Pić, Michał, pić, za dużo gadasz, człowieku, za dużo gadasz, telefon się zagotuje, 40 minut, a ty się nie możesz wysłowić. Przepraszam, ale ja już się jaram powrotem do książki, już mi się chce czytać i już się nie zastanawiam, czy nie najfajniej byłoby się iść uwalić na cyce z książką na plaży. Tyle, że tam już nie będzie tak gorąco jak na moim balkoniku, no ale tutaj jest Tropical Jamaica cały czas. Włącz się. Proszę zapamiętaj, że takie ataki, w szczególności ataki powodujące rzeczywistą energetyczną szkodę lub utratę energii, są krańcowo rzadkie i nie są czymś, czym powinieneś się martwić. Przybliżając ryzyko takiego zdarzenia, jest to jak poważne zranienie niedzielnego pływaka przez niebezpiecznie morskie zwierzę. Zranienia są zupełnie rzadkie dla przeciętnego pływaka. Najbardziej niebezpiecznym może być co najwyżej okazjonalne poparzenie przez meduzę. Zawodowcy i nurkowie głębinowi spędzają jednakże o wiele więcej czasu w niebezpiecznych, bardziej niebezpiecznych częściach oceanicznych głębin i dlatego podejmują trochę większe ryzyko odniesienia ran niż niedzielni pływacy. To także stosuje się w podróżników astralnych, szczególnie tych z naturalną skłonnością do bardziej okultystycznych i metapsychicznych aspektów eksploracji poza ciałem. W końcu dotyczy to także bardziej doświadczonych i śmiałych podróżników astralnych, a szczególnie tych, którzy aktywnie pomagają ludziom cierpiących na psychodemoniczne ataki i innego tego typu problemy. Powyższa sekcja dostarcza kilku wskazówek, jak relatywnie określić siłę i groźny potencjał jakiegokolwiek typu astralnej dziczy lub innych niefizycznych istot. Jeśli cokolwiek manifestuje się otwarcie i działa w groźny, zastraszający sposób, to rozsądnie można uznać, że nie ma to faktycznej siły i z tego powodu nie ma rzeczywistego zagrożenia. Tak więc z tego typu istotami można się bezpiecznie skonfrontować, a wtedy okaże się, że szybko zniechęcają się i łatwo je przepędzić. Nawet najbardziej niedoświadczeni i nieśmiali podróżnicy astralni poradzą sobie, jeśli tylko zachowają odpowiednią postawę. Jednakże jeśli w kontekście jest coś zagadkowego, raczej nieśmiałego niż otwarcie groźnego, co natychmiast próbuje się ukryć bądź opuścić dany obszar, wtedy najlepiej jest samemu odejść, nie mieszać się i nie podążać za tym. Ostrożność jest zawsze najlepszym rodzajem męstwa podczas takich spotkań. Dobrze wiem, że jeśli osoba dokonująca projekcji zajmuje się swoimi sprawami, jest cicha, posiada zdrowy rozsądek i oddala się, jeśli znajduje się w złej sytuacji, ma niewiele powodów do zmartwień. Ze wszystkich tysięcy zgłoszonych przypadków projekcji, które konsultowałem, napotkałem zaledwie garstkę sytuacji, w których była zamieszana naprawdę kłopotliwa astralna dzicz. W większości tych sytuacji pozytywnie nastawienia i odwaga w stosunku do problematycznych istot, czy to realnie istniejących, czy też wyimaginowanych, powodowała, że te po prostu zniknęły. Poniżej przedstawione są 2 zupełnie typowe doświadczenia spotkań z niskiego rzędu astralną dziczą. Mamy czas na to? Dobra. Moje doświadczenie można określić jako dziwne. Moje pierwsze OB zdarzyło się podczas drzemki. Starałem się pozostawić ciało w przebudzonym stanie, lecz mi się nie udało. Czułem się senny i zasnąłem. Nagle poczułem, jak moje ciało astralne zostaje wessane na zewnątrz. Przez moje usta myślałem, że wypadną mi zęby. Następnie przypłynąłem ponad ciałem, a moje widzenie rozmazało się. Byłem zszokowany i zapomniałem, że nie powinienem panikować. Zdecydowałem się spróbować lotu. Przepłynąłem przez dach, lecz nagle zechciałem zatrzymać, ponieważ stawało się dziwaczne.
Mała biała rzecz przeleciała przez ścianę i furkoczącym hałasem. Wyobraźnia? Kto to wie? I wytoczyła się na mój palec. To tak było bardzo dziwne. Na swym łóżku znalazłem butelkę mleka czekoladowego, które nie było tam w rzeczywistym życiu. Podniosłem ją, wydawała się pusta. Następnie ta mała biała rzecz zaczęła latać i przyklejać się do moich palców. Nie mogłem tego złapać. To wszystko było zbyt dziwne dla mnie. Zapragnąłem wrócić do ciała. Futrzane... ostrozębne rzeczy. Mój brat i ja doświadczyliśmy tego, co oboje wierzyliśmy. Świadomej projekcji astralnej. Tej nocy oboje widzieliśmy się. Odbyliśmy obaj projekcje w tym samym czasie z tego samego pokoju. Widziałem go poprzez mrok, lecz to, co on ujrzał na mnie, przestraszyło go. Powiedział, że ujrzał coś wyglądającego jak blade, futrzane wielkości dłonie, małe stworzenie na całym moim wyprojektowanym ciele. Ich jedyne cechy rozpoznawcze to futro i gęba pełna cienkich, ostrych zębów. Albo obaj mieliśmy ten sam sen, raczej koszmar, albo nasza próba wspólnej projekcji powiodła się. To była nasza pierwsza świadoma i zamierzona próba. A z powodu tego, czego doświadczyliśmy tej nocy, nie próbowaliśmy tego powtórzyć. Faktem jest, że od tego czasu obaj unikaliśmy tego tematu. No, to jest właśnie przykład, który mógłbym podać. O Boże, jaki opis długi. Dobra, ja nie będę czytał teraz odpowiedzi, bo ona jest zbyt długa, my mamy zbyt mało czasu. Ja się tylko odniosę do tego, że na koniec tutaj wyprojektowanie sobowtóra to też jest bardzo ważne, bo ja powiem wam, że nie miałem ciała, nie posiadałem ciała, byłem jak przezroczyste, jak myśl, jak coś bez czasu, bez fizycznej postaci, a więc ja na dzień dzisiejszy nie powiem wam, jak ja wyglądam, jak ciało, jak i tak dalej. Nie umiem o tym mówić, po prostu nie mam słów, nie umiem, ale tutaj cenną informacją z tego tekstu jest właśnie te słowa, wyprodukowanie sobowtóra, czyli uzyskanie ciała astralnego, czyli wiecie, rozumiecie, prawda? I dopiero z tej pozycji można coś tam próbować. Będziemy wracać co jakiś czas do tego tematu, tak jak słyszycie i widzicie, co jakiś czas jak zaczynam odpoczywać od jednego, to schodzę sobie po prostu na tematy przyjemniejsze i tematy innego kalibru, pobudzające jakby krążenie w innych strefach mózgu, nie? Dziękuję wam wszystkim za uwagę, za wysłuchanie dzisiejszego tego, za komentarze. Pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo mocno, ciepło i ja się biorę za książkę, bo już się nie mogę doczekać. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.